Teraz porozmawiamy o składni nawiasu kątowego. Widzimy tutaj list od T w nawiasach kątowych. I jeśli znasz typy generyczne w C-Sharp, to rozpoznasz, że nawiasy kątowe oznaczają listę od T jako typ ogólny, typ generyczny. Jeśli nie znasz się na typach generycznych, nie przejmuj się. Jest to kurs dla początkujących, więc oczywiście możesz tego nie znać. Pomyśl jednak o typie jako o ogólnej zasadzie, że w kolekcjach mówisz kompilatorowi, jaki element będzie przechowywany w kolekcji, umieszczając jego typ w nawiasach kątowych, czyli tak jak my tutaj umieściliśmy lista od intów, lista od Znaków, czar i lista od string. Typ określiliśmy w tych nawiasach kątowych, a list od t to jest po prostu typ ogólny i my wybieramy, jaki typ chcemy tutaj podać. Dotyczy to wszystkich powszechnie używanych kolekcji Microsoft, z wyjątkiem oczywiście tablic. A jeśli zastanawiasz się, dlaczego ciągle nazywam typ list od t. No to odpowiedź jest taka, że lista może oczywiście być listą czegokolwiek. Możemy przechowywać w liście dowolny typ. A jeśli mówisz ogólnie o typie listy, nie chcąc określać żadnej konkretnej listy, no to wtedy właśnie używasz konwencji ogólnej i to T właśnie odnosi się do nieokreślonego typu. A potem możemy sobie definiować jako list od int, list od char, list od string, list of czegokolwiek każdego obiektu, jaki będziemy potrzebować do przechowywania w naszej kolekcji.